Siatkarki grupy Azoty PWSZ Tarnów pokonały na wyjeździe drużynę Sokół Zator 3-0. Tarnowskie akademiczki z 23 punktami na koncie są wiceliderkami tabeli czwartej grupy drugiej ligi. Sokół Zator z jednym punktem jest na ostatnim miejscu. Przewaga podopiecznych trenera Marka Skrobota była bezdyskusyjna. Pierwszy set tarnowianki wygrały 25-9. W drugim ekipa Sokoła zdobyła jeszcze mniej, bo 8 punktów. W ostatnim secie ekipa z Tarnowa pozwoliła Sokołowi zdobyć 12 punktów. W sobotę grupa Azoty PWSZ Tarnów pojedzie do Wadowic, gdzie wiceliderki zmierzą się z będącą na 8 miejscu Skawą. Początek meczu o godzinie 18. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.